strefa P5 nie będzie dzielona. Autopoprawka w tym zakresie została dzisiaj podpisana przez prezydenta. Będzie przedłożona podczas Rady Miasta Krakowa. Były prowadzone konsultacje z radami dzielnic. W przypadku dzielnicy 13 radni jasno wskazywali, że nie chcą takiego podziału. W przypadku dzielnicy 1 takiego silnego stanowiska mówiącego o tym, że podziału radni nie chcą, nie było. Dlatego też w przypadku dzielnicy 13, czyli strefy P5, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu autopoprawki wycofującej podział. Natomiast w przypadku strefy pierwszych, gdzie te głosy nie były jednoznaczne, pozostawiliśmy pod obrady Rady Miasta w takiej formie, jakiej była pierwotnie włożona. Przedstawiliśmy dzisiaj prezydentowi propozycję w tej sprawie. Prezydent uznał to działanie jako słuszne i zgłosił autopoprawkę. To oznacza, że miasto nie poddaje pod głosowanie Rady Miasta Krakowa podziału strefy P5 na dwie podstrefy, natomiast cały czas proponujemy strefę pierwszą, czyli tą największą, podzielić na mniejsze strefy, tak by lepiej mogła służyć mieszkańcom.